Cześć, witajcie w kolejnej recenzji. Dzisiaj obiecana recenzja zapachu, najnowszego zapachu Michaela Korsa, Wanderlust. I powiem Wam, muszę Wam się przyznać, że ja od długiego czasu się kręciłam wokół tych perfum i miałam takie dwa podejścia chyba. Pierwsze podejście to było, jak robiłam sobie takie zwykłe testy nadgarstkowe i pomyślałam sobie, ja zawsze bardzo lubię testować nowości i to było troszeczkę w pośpiechu, sięgnęłam sobie te nadgarstki, pomyślałam sobie, o, bardzo przyjemny aromat i później jakoś tak coś tam robiłam, że te nadgarstki zmoczyłam i ten zapach mi się troszeczkę rozmył, no i nie do końca mogłam stwierdzić, czy to jest akurat ten aromat, który chcę nosić na sobie, czy może nie do końca. Za drugim razem było lepiej, dlatego że już w pełni świadoma poszłam do perfumerii, żeby je przetestować już tak porządnie, globalnie. I problem polegał na tym, że weszłam do perfumerii, psiknęłam sobie na szyję i później zadzwonił mi telefon, musiałam wyjść na spotkanie. Troszeczkę szybciej niż planowałam. I na tym spotkaniu nie mogłam się skupić, bo coś mi cały czas tak pachniało fajnie, przyjemnie. No i później doszłam do wniosku, że to właśnie jest Wanderlust. I nie mogłam się już doczekać, kiedy wyjdę i pomyślałam sobie, dobrze, pójdę do tej perfumerii i po prostu je kupię, tak? Bo już mnie zaczęły intrygować. No, a ponieważ spotkanie mi się przedłużyło i niestety do takich godzin, gdzie już wszystko było zamknięte, no to ze smutną miną pojechałam do domu bez mojego flakonu. Ale jak to mówią, nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło, ponieważ dosłownie parę dni później marka Estée Lauder zrobiła mi bardzo miłą niespodziankę i ten oto flakon dostałam w prezencie, także bardzo dziękuję jeszcze raz. Absolutnie trafiona rzecz, dlatego że tak jak wspomniałam, już się czaiłam na nią od dawna, więc tym bardziej jest to przemiła sprawa. No dobrze, teraz może powiem Wam coś więcej o samym zapachu. Skład mnie zaintrygował od samego początku, dlatego że w nutach głowy mamy taki aromat jak bergamotka i mleko migdałowe, też odrobina pieprzu. Pomyślałam sobie, o, to ciekawe. Ciekawa byłam, jak to mleko migdałowe będzie w całej konwencji pachnieć i ono nadaje subtelności i wycisza jakby cały zapach. Początek dość cytrusowy, bardzo szybko przechodzi w takie gładkie akcenty kwiatowe. Dwa rodzaje jaśminu, odrobinę też goździka znajdziemy w nutach środkowych, co sprawia, że zapach jest taki dosyć mocno kwiatowy, ale też nie jest migrenogenny. Nie ma takiej dużej dawki tego jaśminu. Więc dla osób, które nie za bardzo przepadają za tymi kwiatami, mogą być spokojne, przetestujcie, zobaczcie, jak się u Was ułoży. Owocowo, kwiatowy, minimalnie też robi się później taki drzewny, bo w nutach mamy właśnie taką drzewną bazę, więc bardzo ciekawie to przynajmniej na mojej skórze wygląda. I od 2-3 dni nie pachnę niczym innym niż Wanderlust, także to jest dobry znak i czuję, że się polubimy. Kojarzy mi się ten zapach z takim, tak jakbym szła sobie po plaży, jakiejś piaszczystej, pięknej, jeszcze czuję ten zapach, no, piasek pod nogami, a w rękach jest bukiet jaśminu. Ten wiatr, szum morza, fal, wszystko to sprawia, że mam ochotę odpłynąć i trochę faktycznie ten zapach przynosi nas w taką krainę radości, beztroski. Marka wykreuje sobie ten zapach w konwencji takiego spontanicznego luksusu i powiem Wam, że może nie tyle czuję ten luksus tutaj, co czuję bardziej taką właśnie swobodę i ten zapach przenosi mnie gdzieś, pozwala mi się po prostu zrelaksować za każdym razem, kiedy go mam na sobie i kiedy go czuję. Jednocześnie jest elegancki, ale bardzo taki w lekkiej tonacji. Także będzie też bardzo uniwersalny na wiele okazji i mam tutaj wrażenie, że on jest bardziej jednak dziewczęcy niż kobiecy. Ja, jeżeli chodzi o zapachy Korsa, powiem Wam szczerze, jakoś wcześniejsze nie za bardzo trafiały w mój gust zapachowy. Były dla mnie trochę takie za poważne. Ten jest właśnie bardziej dziewczęcy, jest lżejszy, jest bardziej uniwersalny i może dlatego właśnie mnie oczarował. Co jeszcze mogę Wam powiedzieć? Projekcja jest raczej bliskoskórna, jest trwałość przyzwoita jak najbardziej, natomiast on będzie bardziej wyczuwalny bezpośrednio przy skórze niż będzie zostawiał zapachowy ogon, ale ta subtelność jest akurat tutaj jak najbardziej wskazana. Co jeszcze? Właśnie, bardzo dobry zapach do biura i mimo, że to jest zapach wykreowany typowo na letnie pory roku, to myślę, że bardzo ładnie
sprawdzi się jesienią i zimą, bo on będzie mógł przenieść nas właśnie gdzieś tak daleko, daleko, daleko i dać odrobinę zapomnienia i relaksu. Także bardzo mi się podoba ten zapach i myślę, że szybko zużyję ten flakon, bo ostatnio mam problem, żeby być wierna jednemu zapachowi, ale tu mi się wydaje, że tu nie będę miała tego problemu. No dobrze, także dajcie mi znać, czy testowaliście już Wonderlust. Jeżeli nie, no to zachęcam, bo myślę, że zapach to jest taki dosyć taki właśnie łatwy, przyjemny i myślę, że znajdzie duże grono odbiorców. Osoby, które już testowały, proszę dajcie mi znać, co myślicie, bo jestem ciekawa, czy Was rozczarował, czy właśnie może zaintrygował, czy chcielibyście mieć własny flakon, także podzielcie się swoją opinią. Ok, to pozdrawiam Was i do zobaczenia.